Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany. Ten odcinek będzie troszkę taki luźniejszy, można powiedzieć. To znaczy, chodzi o to, że będziemy mniej questów wykonywać, bo chciałbym właśnie sobie teraz troszkę pobiegać tutaj, pozwiedzać dalszą jakby okolicę. W sumie niedaleko to jest Silbach, ale tutaj właśnie nie czyściłem aż tak bardzo tego wszystkiego. Chciałbym właśnie sobie tutaj pozwiedzać i zobaczyć, co my tutaj znajdziemy. Przy okazji troszkę oczywiście sobie poexpić, bo taki jest w tym główny cel. Ale też właśnie patrzyłem na spis tych misji, to praktycznie mamy wszystkie misje jak na razie w mieście wykonane, jak na drugi rozdział, więc właśnie sobie teraz troszkę poexpimy. Mamy jeszcze oczywiście też do zgarnięcia jakieś tam notatki z tablicy ogłoszeń z miasta, też w sumie z Silbach też chyba, więc właśnie to też sobie będziemy mogli sprawdzić, ale jak na razie sobie tutaj pochodzimy, zobaczymy, co my tutaj w ogóle znajdziemy, bo tutaj w ogóle też można niby zaraz zejść na dół. I ciekawe, co my tam znajdziemy. Dość jesteśmy oczywiście dobrze wyposażeni, więc nie powinniśmy się za bardzo bać tutaj tego wszystkiego, ale zobaczymy. No i też fajnie, bo jakieś różne rzeczy, trofea poznajdujemy tutaj. I zobaczymy, jak to będzie tam wszystko wyglądało. Bo szczególnie właśnie mówiłem, że chodzi mi o to, żeby wybić sobie poziom. Ogólnie kilka poziomów mi brakuje, żeby mistrza sobie w końcu wyrobić na jednoręczną. Bo to bym chciał. Zaraz w sumie będziemy mieli 16, to też spoko. No i teraz będzie troszkę luźniej właśnie z tym. Może właśnie sobie tam zajrzymy do miasta, czy tam do wioski jeszcze dzisiaj, w tym odcinku, ale troszkę później. Dobra, tutaj, czekajcie, bo tutaj możemy niby zeskoczyć, ale nie wiem, czy sobie krzywdy nie zrobimy. Nie, raczej nie, zeskoczmy z problemu. Dobra, jak na razie są krwiopice na przykład, albo jakieś szczury, to tam bezproblemowo. O, smoczy korzeń jest. No dobra, zaraz zbierzemy. Bo nas tutaj atakują, dobra. Nie wiem w sumie, czego się tutaj można spodziewać, czy to jest taki las, gdzie mogą być właśnie jakieś gorsze potwory, to znaczy trudniejsze, czy po prostu taki lejtowy dość, gdzie byśmy na przykład w pierwszym rozdziale mogli sobie go oczyścić. Dobra, tam widzę błotniaka, czyli zaczyna się troszkę już ciężej. Uleczmy się w sumie czymś. Dobra, no mamy 1238 zł, nieźle. Dużo wpadło nam właśnie dzięki temu, że wykonywaliśmy te zadania, nawet te poboczne. No i expa tam też oczywiście wpadło. A, no i jak będą jakieś łowiska. Chyba wiem, co to jest za miejsce. Jak będą właśnie jakieś łowiska, to sobie ufmy od razu oczywiście, bo też przy okazji to wydobywanie może nam wleci. Nie wiem, czy ten błotniak nas widzi, czy nie. To jest to miejsce chyba, bo tam widziałem tego żaboludzia. Gdzie myślałem na początku, że tamten baranek spadł z wioski. Dobra, ten idzie. Oni się tak poruszają, myślę, że oni biegną czy coś. Błotniak. I to jest chyba te miejsce, ale nie mam pewności, bo ten żaboludź mi właśnie tak to przypomniał. Tylko czekajcie, wróćmy to tutaj się jeszcze. I ciekawe, czy właśnie w sumie teraz byśmy sobie z nim poradzili. Chyba nie, ale zobaczymy. Może być ciekawy z nim. Bo teraz już oczywiście o wiele jesteśmy silniejsi. No zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Czy cokolwiek tutaj znajdziemy? Chyba nie. Wiadomo, zawsze coś mogłoby być ukryte. Dobra, ta telekineza fajnie, bo dość daleka jest. Tam nawet sięga. Okej, raczej tutaj chyba nic nie ma więcej. Nie wiem, zobaczymy dalej. Najwyżej sobie tutaj oczywiście, jak będziemy wracać, to też sobie przyjrzymy się bardziej tym wszystkim zaroślom. Żeby niczego nie ominąć. Czekajcie, najpierw sobie oczywiście wybijemy te błotniaki, tam jest ten żaboludź właśnie chyba, tak. I to jest raczej te miejsce, gdzie właśnie wtedy sobie biegłem, bo myślałem, że tu będzie ten baran jego. I się okazało, że nie. On powinien biec w sumie tak jak Kretoszu, takie mam wrażenie. Mógłby, to znaczy. Dobra, jeszcze jeden mi został, ale oczywiście trzeba uważać na tamtego żaboludzia. Bo to chyba to są one. Będzie można przetestować właśnie sobie z jednym waleczkę. Fajnie by było, jakby się udało. Żeby właśnie teraz pojedynczo je chociaż odciągnąć.
Ależ emocje w tej walce. Nie chcę mu się chodzić temu błotniakowi. No dobra, słabo nas biją, chociaż dobrze, bo skóry te zbieramy z nich. Dobra, leczmy się. No i zobaczymy, czy jakoś pojedynczo nam się uda ogarnąć chociaż jednego. Zapiszmy. Mamy save'a w razie czego oczywiście, więc spoko. No troszkę ich tu jest, 3 chyba. 4 widzę. No może z tej strony jakoś. Tak, chyba to jest ten las właśnie, gdzie myślałem, że ten baran jest. A no tak, to było z nimi tak, że oni wszyscy się rzucali na mnie od razu. No to będzie lipa, bo chciałem się sobie z jednym przetestować, chyba żeby jakoś... O, chyba mi się udało jednego wziąć. Nie wiem, czy to był kryt, czy nie. Taki prawie ork. Ej, no poradzimy sobie. Ale nas mało biją. Lajcie. 300 expa z tego jest. Zajebiście. Maczuga żabo ludzi. No tutaj to jest. No dwuręczne. Nawet myślę, żebyśmy sobie z dwoma mogli poradzić naraz, albo z trzema oczywiście, jakby dobre krytyki wchodziły. Ale nie wiedziałem, że aż taka jest różnica między tym, jak byliśmy tutaj ostatnio. No wiadomo, prawie początek gry to był wtedy w sumie jednak. Ale naprawdę... Boję się w sumie tego kusznika, bo mógłby być troszkę... Znaczy, może być gorszy. Kusznika czy tam łucznika. Zobaczymy, ale... O kurde, no wiedziałem. Wiedziałem, że może być kurde z nim ciężko. No przypierdzieli mi nieźle, ale... Jakby właśnie tak... Oczywiście najpierw ich... Może być ciężko. O nie, mocno trochę mnie uderzy. Nie mogę się cofnąć. Pojedynczo, kurde, myślałem, że się tamten zablokował. Biegnie jeden? Chodź. Dobra, jeden biegnie, tylko że jak mnie uderzy, to będzie lipa. O, to jest ten, co ma mniej HP. Może się uda. Nie, czemu ty tak uderzyłeś, Marvin, jak cepem? Dobra, spokojnie. Ale ten cios był jakiś szybki, dziwny. Nie spodziewałem się tego ciosu od niego, ale prawie, prawie. Dobra, nie jest tak źle. Radzimy sobie jakoś. Najgorszy jest właśnie ten kusznik. Bo chyba właśnie ma kusza, a nie łuk. Wiecie, no pojedynczo by było najlepiej. Ten jest tutaj? On mnie tylko widzi. Czekajcie, może byśmy odbiegli? Serio mnie trafił? Dawaj, dawaj, dawaj. Podbiegnij tutaj. Chodź tu. On się chyba zblokował, tak, i nie bardzo będzie... A jakby się bliżej podeszli, czy by nie wyciągnął broni? Znaczy miecza jakiegoś, tej pałki swojej? No nie bardzo. Może się uda? Jest, udało mi się. Serio? Mały kamyk prosa z procy do nas strzelał. Myślałem, że z kuszy jakiś. Na początku też, że z łuku. Z procy i kamykami, nieźle. Fajnie, śmiesznie w sumie. Tak, używanie jako pocisk w procy żabu ludzi, nieźle. Uleczmy się. Może sobie z tamtymi damy radę we dwójkę od razu. Zobaczymy. Gdzie trzeba właśnie pogotować sobie troszkę jeszcze. W razie czego na full sobie życie dajmy. Dobra, mamy full. Zapisujemy. No i zobaczymy, zobaczymy. Może się uda. Jest ich dwóch, dobre kryty wejdą, to może z dwoma sobie poradzimy. Z trzema to przesadziłem chyba jednak, ale... Z dwoma. Też trzeba ogarnąć właśnie mniej więcej, jak oni walczą, no bo... Nie jest aż tak trudno, ale... No to bo... Oni też kryty czasami dają. I bardzo się bo dobrze bronią. No może być ciężko. Ale, dobra, leży.
plecy. Kurde, prawie. Prawie mieliśmy go tak, żeby się nie zdążył obrócić. Dobra, ale może? Jest. To ile? 1200 chyba? Expa wpadło. Ja pierdzielę. Dobry exp z tego jest. No ale nie są aż tacy łatwi. No daliśmy sobie radę z dwoma nawet, nieźle. Tą potrawkę szybkości to nie chcę, bo oczywiście no szkoda mi troszkę je używać, jak tutaj sobie eksplorujemy i jak się zatrzymujemy. To szkoda tej szybkości właśnie. No dobra, będzie trzeba jednak się wrócić troszkę na, do miasta, żeby właśnie coś tam sobie pogotować. Dobra, na razie zostawmy ten pasek HP. Chyba, że tutaj jeszcze więcej ich będzie. Raczej nie, tak. I to jest właśnie to. I tam zeskakiwaliśmy. I tutaj właśnie myślałem, że gdzieś baranek pobiegł. I tutaj zobaczyłem tych żaboludzi. W sumie troszkę dawno to było. Ale są też jeszcze błotniaki. To znaczy jeden chyba. Sobie ogarniemy. I możemy tam też przejść na drugą stronę. W sumie moglibyśmy chyba od razu, bo... Tam jest taki mały kawałeczek tylko do odkrycia, ale sprawdźmy sobie tutaj jeszcze, czy będziemy mogli coś znaleźć. Aha, to jest ten miejsce, okej, rozumiem. Czyli tam byliśmy. Właśnie sprawdźmy sobie, czy będziemy mogli sobie coś tutaj znaleźć. Telekinezem jakąś może właśnie zaraz. Trzeba właśnie pamiętać o tym, żeby chociaż tą telekinezą sobie patrzeć, bo... Jest ta pokrzywa, rzeczny mirt. Dobra, ale tu chyba wroga już nie będziemy mieli żadnego. Dobra. Tego topielca chyba wtedy też zabiliśmy? Tak, raczej tak. Dobra. No to idźmy teraz tutaj. Tutaj raczej mamy czysto. Przejdźmy sobie tam właśnie, na tamtą stronę zaraz. W sumie tam też moglibyśmy zaraz iść, ale okej. Powoli, wszystko powoli. Nie wszystko naraz. Dobra, chyba tutaj już nie będziemy nic mieli. Myślę, że można przejść sobie na drugą stronę już. Telekinezem jeszcze sprawdźmy. Tak, raczej tak. Tam wszystko po drugiej stronie jest. Dobra, są błotniaki, czyli lajcik. Nie będą same błotniaki, to poradzimy sobie. Chyba, że coś mocniejszego to wyskoczy. Żaboludzie. Ja pierdzielę. Szkoda by było ich zostawiać właśnie. Ale zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Może czegoś kurde oni też tam pilnują. Tak sobie myślę. Leczenie by się przydało, byśmy mieli jakieś lepsze leczenie, w sensie gotowanie. Dobra, nie ma co pajacować. Szkoda mi używać właśnie tych rzeczy, które mogłyby do gotowania przeznaczyć. Więc właśnie robimy to sobie w taki sposób, że bierzemy potrawkę jedną szybkości. Biegniemy szybko do wioski, gotujemy. I być może wrócimy sobie tutaj zobaczyć. Tam jest jeszcze jakieś ognisko, ale tam gobliny widziałem. No nie wiem, no. Szkoda właśnie zostawiać ich tam, bo jednak sobie z nimi radzimy. Jakoś tam chyba trzech tylko widziałem. W sumie no to jakoś tam byśmy mogli sobie ich odciągnąć od siebie. Tutaj też mi się to w sumie udało. Więc okej. No i w sumie właśnie tak jak tutaj chodzimy sobie, to dopiero jak tą stronę ogarniemy, to sobie dopiero przejdziemy po drugą, na drugą stronę rzeki. Tak myślę. No i właśnie jestem pozytywnie zaskoczony. Tymi żaboludziami, że sobie jednak radziłem i po 300 expo, bo to jest naprawdę sporo. Już mamy właśnie poziom kolejny. 11 punktów nauki. Fajnie, bo w gildii kupieckiej możemy się za darmo uczyć. Bez złota oczywiście. Chodzi o to. To będziemy mogli sobie tam oczywiście uczyć się ciągle. Oczywiście jak będzie próg nadal, ten co powinien być. Gotowanie tutaj. Nie wiem. Zobaczymy, co my w ogóle będziemy mogli sobie tutaj robić, ale... Sprawdźmy. Myślę, że możemy kotlety grzybowe na przykład jakieś sobie zrobić. Trzy razy wszystko. Szaszłyka ze ścierwojada i dyni. Nie możemy ryba w occie z zębatym zielem. Możemy zrobić sobie kilka. Nie wiem, za dwa razy. Mięsny bigos. Do tego potrzeba smażone mięso kretoszczura wilka. Czyli będziemy musieli chyba usmażyć te mięska, które mamy. Dowolne mięso, warzywo i roślina lecznicza. Zróbmy sobie tego, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Z 5 razy. Rosołek z resztek.
Zapiekanka farmerska. Pajda z mięsem. Dwa razy zróbmy. No troszkę nam przybędzie tego, ale... Nie aż tak dużo też. O właśnie, zupę rybną na przykład też. Cztery razy. I dobra, już maszmy sobie mięso, te które mamy. 31 serwela, 3 niedźwiedzia, 6 dzika, nieźle. Coś tak to możemy, niby? Tutaj ciemne grzyby, to nie mieliśmy. Coś się zepsuło, Marvin. A, bo chyba przestała ta mikstura działać. Lewituje tam patelnia. Dobra. Tak, przestała ta mikstura działać, to znaczy ta szybkość i dlatego właśnie stał. Dobra, troszkę mamy tego. W razie czego oczywiście mamy te mięsa też, które moglibyśmy raczej bardziej chyba sprzedać, bo one nam tak dużo już nie leczą niektóre. Ale okej. Idziemy tam. Popróbujemy sobie właśnie z tymi żaboludziami dalej, żeby mieć tam właśnie czysto już. No i zobaczymy. Trofeów też fajnie właśnie, bo nam przybędzie. Nie wiem, czy w sumie z tych żaboludzi coś jest. Właśnie sobie tak zastanawiam się teraz, bo jakbyśmy mieli na przykład coś do zbierania z nich, a nie jesteśmy tego wyuczeni, no to tak naprawdę to troszkę trofeów tracimy. Hej! Sprawdźmy, czy my tutaj się właśnie wszystkiego uczyliśmy u niego. Ucz mnie. Nie ma sprawy. Aha, czyli zręczność łuki została. Łuczarstwo też. O polowaniu. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Czemu nie? O, pozyskiwanie żuwaczek. Weźmy od razu. Jak pozyskiwać żuwaczki? Żuwaczki to coś dobrego dla początkujących. W przypadku większości gatunków są one zrobione z twardych, chitynowych pancerzy, więc trudno je uszkodzić. Kiedy będziesz miał przed sobą martwą, polną bestię czy pełzacza, złap ich żuwaczki u nasady. Gwałtownie przekręć i szarpnij. Powinny znaleźć się w twoich rękach. Masz już wszystkie umiejętności łowieckie, jakich mógłbym cię nauczyć. Musisz znaleźć sobie nowego nauczyciela. Dobra, fajnie. Trofea jak na razie nie chcę mu sprzedawać, zostawmy. I fajnie, tutaj u niego mamy wszystko wyuczone, czyli jednak nam coś tam brakowało. Żuwaczki z polnych bestii i z pełzaczy będziemy mogli pozyskiwać. Nie wiem, czy jeszcze po tamtej stronie czasami nas nie uczył czegoś jeszcze tamten myśliwy, więc będę chciał to sprawdzić, bo zbieranie trofeów chciałbym się na maksa wyuczyć. Tyle, ile będziemy mogli, to tyle będę chciał się wyuczyć, bo jest to dość opłacalne i dość przydatne, tym bardziej w kowalstwie. Na przykład jak sobie coś tam wykuwamy, to też czasami są potrzebne, czasami no chyba często są w sumie potrzebne jakieś rzeczy, które zyskujemy właśnie z myślistwa, to znaczy z tych trofeów. Więc właśnie to się ładnie wszystko nakłada na siebie. Jak to się schodziło? Musiałem zeskoczyć? A nie, tam w sumie jest zejście przecież. No już szedłem nim, to nie wiem czemu nie ogarnąłem. Ale dobra, będziemy sobie mogli przejść tutaj na drugą stronę teraz tej rzeczki i zobaczyć z tymi żaboludźmi. Nie wiem jak to zrobić, żeby właśnie one mnie tak nie zauważyły, bo są te też błotniaki. O, tutaj możemy w ogóle jeszcze przecież przejść. Dojdźmy do końca. Telekineza coś tam łapie. O, srebrny świecznik. Czyli to jest za wodospadem, widocznie, chyba jakoś. Zapiszmy. Są gobliny, widzę. Ale raczej okej, powinno być z nimi. Dobra, świecznik wziąłem. Szkoda, że klikając... O, a tu złoty jest. Klikając, to nam od razu też nurkuje. W sumie chyba można by było to jednak przestawić w opcjach, żeby nie nurkował nam pod lewym przyciskiem myszki też podnosząc. Tylko lewym altem, tak to właśnie. Nie wiem, czy to był dźwięk. O, to są wojownicy. O, dobra. 200 expa. Widzieliście te 3 kryty? Jakie łatwe 600 expa. Ja pierdzielę. To są wojownicy, nie wiedziałem. Nasiona ziela leczniczego, kufer, zobaczmy. O, otwarty. Skorupa błotniaka, topielca, złoto, pierścień życia. O, mamy taki sam w sumie. Dobra, kontynuujmy dalej. Zgarnęliśmy sobie tą skrzynię. Uleczmy się może najpierw, bo one tam nas zaraz mogą zobaczyć.
W sumie nieźle tego HP już nam przybyło. Mamy 307 punktów. Nieźle, nieźle, bo zauważyłem właśnie, że dużo, dużo musimy się leczyć już. Coraz więcej. Czymkolwiek. Te błotniaki, żeby nam kurde nie przeszkadzały też. Musimy je zlikwidować od razu. Ciekawe, czy nam się uda może też pojedynczo. Dobrze by było, bo tak to po 300 expo znowu nam by wpadło. Kurde, a jeszcze tam kusznik jest. Jakoś za drzewem się oczywiście schowajmy. Dobra, może nam się jakoś na szybko. Do jednego, o, może być okej. Tam ten kusznik nas chyba nie widzi, znaczy kusznik, no. Z tej procy. Proszę, proszę. Ja pierdzielę, no już blisko. No dobra, ale już jest okej okay nawet. No było blisko, bardzo było blisko. Jeszcze raz może spróbujmy, bo ja wiadomo, jak w tego pierwszego kryty dobre wejdą. O, na przykład, jak teraz. Tam to się zablokowało. Proszę, nie odblokuj się teraz. Leczenie, jakąś potkę. Nie mam potek? Dobra, cokolwiek, na szybko. Tutaj może będzie lepiej, okej, po 55. Dobrze, że się w sumie zblokował, bo on teraz tak nam przypierdzielił. Ten kusznik też nas, znaczy no ten z procy. Też chyba tam zahaczył. Jak ty skaczysz? Ja pierdzielę, na 3 metry chyba gdzieś skoczył. W górę. Dobra, ale sobie poradzimy raczej. Ten, żeby nas nie zabił, ale tak to... Dobra, jest. Najbiście. Ale on to idzie ładnie. Sprawnie. Tamten nas chyba widzi, będzie trzeba go na szybko jakoś porobić, bo on nas może tą... procą zabić. Szybko. Zapisujemy, no i lecimy na niego. Chyba to jest... Tak, chyba to jest ostatni, bo tutaj było 3. On tak nas w sumie nie powinien trafić. Dobra, raz nas trafił. Już mam cię, już mam cię. Zajebiście. Udało się. Tu jeszcze ten błotniak chodził, tak? Gdzie on jest? O, tam jest. Myślałem, że... Dobra, czyli raczej to już chyba będziemy mieli wszystko załatwione. Zajebiście, poekspiliśmy nieźle. 30% już mamy, dobrze, dobrze. 30% i zaraz się uleczymy, ale na spokojnie, bo tutaj już żadnego wroga raczej nie mamy. Telekinezę może odpalmy. O, korzeń leczniczy bym ominął. Fajnie też w sumie niekoniecznie nawet na jakieś rzeki czy coś patrzeć, ale ogólnie z telekinezą sobie chodzić, żeby właśnie widzieć sobie te przedmioty. Nawet w takim lesie, gdzie właśnie jest jakaś tam roślinność czy coś, to właśnie, żeby nam nie uciekły. Takie fajne rzeczy jakieś. Dobrze, dobrze, dobrze nam to idzie wszystko. Jeszcze te rzeczne mirty sobie zbierzmy, bo one też ostatnio nawet, może nie ostatnio, ale były potrzebne chyba do jakiegoś zadania, mam wrażenie. Z tym bolącym barkiem dla kogoś. No! No! Z tym właśnie barkiem ktoś tam był. Od niego też nawet w sumie referencję chyba dostaliśmy, dzięki temu, że mu tam jakiegoś naturalnego medyka znaleźliśmy. No i dobra, tutaj mam raczej ogarnięte, ale sprawdźmy telekinezę. Nie, no raczej jest wszystko ok. Ten las mamy cały ogarnięty. Ale jeszcze było miejsce. Tam właśnie. Gdzie nie zbieraliśmy chyba wszystkiego. Wtedy. Nie wiem w sumie jak to było wtedy, bo... Przecież tam chodziliśmy, z tego co pamiętam. Po tej drugiej stronie tamtej właśnie rzeczki. A tam widziałem, że jakieś jednak rzeczy były. To nie wiem, czy nie wiem, wszystkiego nie zbierałem. Ale dobra, no może coś mi tam umknęło, bo właśnie teraz w sumie tam telekinezą tak sprawdziłem. Ale dobra, spokojnie, to sobie zbierzemy.
Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, przejdźmy. W razie czego? Coś tutaj jest, jakaś leśna jagoda, zawsze coś oczywiście. A tutaj dalej, co my tutaj mamy? Czekajcie, bo... Aha, dobra, wiem gdzie to jest. To jest ta brama, którą przyszliśmy chyba pierwszy raz do tej wioski, jak z Jornem biegliśmy z naszym bratem. Więc spoko. Nie no, w sumie tutaj byliśmy pewnie, tylko że nie zauważyłem wszystkiego. Teraz właśnie sobie z telekinezem idziemy, to jakieś tam widzę rzeczne mirty też właśnie zostawię. Spoko, dobra. No jeszcze chciałem właśnie sobie też sprawdzić ogłoszenia, bo coś tam miałem w dzienniku chyba. W Silbach nawet. Z miasta nie brałem jeszcze tych ogłoszeń, ale sprawdzimy. Dobra, odpalmy pisma. Niebezpieczne trakty na wyspie Archolos, to jest tablica ogłoszeń. To jest jakaś tam po prostu informacja, bestia znowu atakuje. To też jakaś w sumie jest jednak informacja. Czyli chyba to, co zostało nam w ekwipunku, to chyba same informacje, bo tam jednak coś robiliśmy. O, jakieś skupowanie przedmiotów. Aha, mięso sierwiada, kretoszczura, wilka. Świeże i surowe, czyli smażonego nie chcę, ale to okej, dość, bo możemy też to w mieście sprzedawać. To też mieliśmy, tak, odpalaliśmy to, lista mięs. Aha, to jest do czelownika. Nie no, tak to raczej chyba mam wszystko. Więc tutaj nam raczej nic nie zostało, no w sumie chyba wszystkie zadania mamy jak na razie wykonane. A ta tablica ogłoszeń? Czy ją sprawdzałem, czy nie? Czy zupa się udała? Tak. Teraz to pyta? Dzięki. W końcu dobrze, że miałem. 125 expa. Dobrze, że ją miałem, bo on właśnie kiedyś nam ten przepis dał, coś takiego. Okej, okay, czyli to mamy wszystko zebrane. Gdzie on w ogóle chodzi? Moglibyśmy sobie iść za nim teraz na przykład. Ciekawe, gdzie on by nas doprowadził. Zapiszmy. Ale go przyciągło troszkę. Nie chce mi się tak iść za nim, bo być może on w sumie idzie do tej wioski tam. To znaczy tam do tych ludzi, gdzie naprawiliśmy most. Ale ciekawe. Dobra, nie chcę mi się za nim iść. Mi się wydaje, że właśnie on tam idzie do tych ludzi, gdzie ten most naprawiliśmy. A jak nie, to niech mi ktoś napisze w komentarzu, może jednak gdzieś indziej idzie. Dobra. Czyli teraz myślę, że... Poczekajcie, bo tutaj z tej strony... Ale nam przecież tutaj w mrocznym lesie... No, jak go nazywam, tak? Ten mroczny las. Wargi zostały. Ciekawe, czy byśmy sobie dali radę teraz z nimi. Sprawdźmy. Czemu nie? Jesteśmy silniejsi i z żaboludźmi sobie już dajemy radę. Więc sprawdźmy, bo tam też właśnie jaskinia jakaś była. Może nam się uda też z niedźwiedziem, ale to no, bez przesady. Może nie, ale... A, jest ta muzyczka. Dobra, uleczmy się. No i zobaczymy. Może jednak nam by się udało. W sumie potrawkę możemy z szybkości. I to. Mana plus 5. Fajnie. Dobra. W sumie to zapiszmy. Ale tutaj jest klimat. Ja pierdzielę, to jest taki strach. Czuć ten mroczny klimat. Może skuszą bardziej niż z telekinezą. Żeby się coś nam tutaj nie zrespiło przy okazji właśnie może po tym, jak już tutaj dawno byliśmy. Ale raczej nie, raczej są te wargi. Zombie? Ej, ten gościu, ten posłaniec zimy się w zombiaka zamienił. Ja pierdzielę. No to nieźle. Ale jest twardy. Ale... On nie... Kurde.
On jakby się nie oddala, chodzi o to, że o fajnie, że w ogóle po wczytaniu jest ta mikstura nadal działa, bo w podstawkach ona jakby się redukowała, nie działała już mikstura, jak się wypiło przed save'em i się zapisało i się wczytało. On jakby nie odchyla się od naszych ciosów, nie wiem czy może być. Może być ciężko. Nie tak, nie tak. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Dobra, ucieknijmy troszkę. Kurde, ale nie mam takiej mega mocnej mikstury do uleczenia się. Czy miałam się tu uleczyć? Dobra, tym. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to tam nie będziemy pajacować z nim. Ale powinno. Kurde, nie mam HP już. Dobra, ucieknijmy. Nie, ja muszę go zabić. Ja muszę go zabić. On już prawie HP nie ma. A my mamy jeden chyba. Dwa. Szkoda, że nie ma mikstury. Jakieś leczenie, jakiekolwiek, szybko. Ja pierdzielę, no. On też mocno bije dość. Chcę go zabić. Muszę go zabić. Ale tutaj krwi. Dobra, trochę tego. To się szybciej mam wrażenie je. Trochę to. Dobra, może się nam uda już. Nie traf nas tylko. Dobra. Jest. 300 exp. No twardy był. Z takim żabu ludziom chyba, że już byśmy sobie szybciej poradzili. Dobra. Ale wiecie co? Czy mam jakąś alchemię wyuczoną? Bo przecież mamy dużo ziół, z których moglibyśmy sobie mikstury porobić. Ale bo... No nie wiem, bo tego towania już nam naprawdę szybko ucieka. Już chyba nie mamy nic z gotowania. Nie wiem. Wróćmy się. Bez leczenia ja nie chcę chodzić, a właśnie szkoda mi tracić tych rzeczy, te rzeczy, które mogłyby nam właśnie do alchemii czy czegoś tam posłużyć. Czekajcie, może ktoś przecież tutaj sprzedaje jakieś mikstury. Teraz właśnie fajnie by było mikstury jakieś mieć. To znaczy zacząć już można mieć jakieś fajne mikstury. Na początku gry wiadomo, procentowo jakąś tam ten, ale na razie połówmy od razu przy okazji. Dawno wydobywania nie dostawaliśmy w ogóle za te łowienie. Raz tylko nam dałem, to znaczy dostałem, ale później już tyle razy łowiliśmy i nic. Aj, no i będzie trzeba te ostrygi poznajdować, żeby te perły mieć. Hej. Ktoś tutaj handlował w ogóle przecież. Hej. Być może właśnie... Hej, ty. Ten kupiec może coś ma, jakieś mikstury. Od karczmarki może też przecież będzie można jakieś po 60. Kurde, sporawo. Będę musiał poczytać o alchemii. Czy będzie trzeba, no na pewno będzie trzeba się trochę wyuczyć. I u kogo? Bo... Ten może handlować tak. Pokaż mi swoje towary. A to on w sumie handlował chyba. Można niby właśnie sobie jeszcze te przepisy... Weźmy w sumie te przepisy. To co możemy... Dobra, w sumie wszystkie weźmy, bo one po 5 są, a nie, bo to jest przez przesady. Czekajcie, czy coś można by tu można było jeszcze sobie kupić? Jabłka weźmy. Trochę dyni kupmy. Dobra, ogarnijmy te przepisy. Pisma. Tak to wiadomo, nam fajnie, rozumiem, bo wpadną jakieś rzeczy fajne. Rozumiem. Rozumiem. Żeby właśnie robić rozumiem ze wszystkich rzeczy. Rozumiem. To znaczy ze wszystkich składników. Nie aha, rozumiem. Tu też alchemia zielona, no tak. Żeby jak najwięcej właśnie składników sobie wykorzystywać do tych... do tego gotowania. Wiadomo o co chodzi. Sprawdźmy, może będziemy teraz już mogli sobie coś tam jednak dogotować. Rzepa, bardziej tutaj rzepę, ok. Tutaj możemy właśnie sobie takie coś, bo dynie mamy. Weźmy sobie wszystko. Tutaj możemy jeszcze rybę w wodzie ze zbłatym zielem. O, znowu wstał, bo przecież ta mikstura przestała działać. Dobra, trzy razy zróbmy. No mikstura, no nie mikstura, tylko ta potrawka.
Miejska jajecznica możemy. A, tutaj już jaja są potrzebne. No ja właśnie jadłem te jaja, kurde, ciągle tak. No i to możemy jedno. Z chwastów. No dobra. Jak na razie to tyle. Możemy. Alchemia, muszę ogarnąć. Może ktoś już chciał mnie uczyć w sumie. Ale chcę się nauczyć właśnie alchemii. Ej, a ten mag nie uczył alchemii. Przecież on był jakimś alchemikiem. Wiecie, mamy już dość sporo tych roślin leczniczych. To wyuczyć się teraz alchemii, żeby mieć te eliksiry jakieś lecznicze, no to pasowałoby właśnie. Lokwar, jest lokwar. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc? Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz, czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej. Ale nie, możemy go w sumie okraść. Woreczek ze sproszkowaną rudą, o ciekawe. RDS polny i 8 sztuk złota. Przyśpimy się. Na poranka. W sumie możemy... Czekajcie, sprawdźmy ten stół alchemiczny. Mikstury regeneracyjne. Leczenia. No właśnie, trzeba mieć przepis, a na przepis trzeba mieć pewnie alchemię zielony. Dobra. Ja sobie to będę musiał ogarnąć poza odcinkiem. Kto mnie może uczyć, bo tak to w sumie nie pamiętam. Alchemia zielony. Może ten gościu od misji naturalne metody. W sumie z miasta? Czemu nie? Ten co ziołami leczył? W sumie? Będę musiał to sprawdzić. No ale w sumie my to już czasu nie mamy. Także no, jak na razie sobie to myślę, że możemy skończyć. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.